Lodowisko miejskie jest czynne od 7 grudnia. Po raz kolejny wylaliśmy dużą ilość tafli. Lód jest gotowy do użytku. Ceny na razie to są 2,5 zł, aczkolwiek szykujemy podwyżkę cen od nowego roku. Zachęcamy do korzystania codziennie od godziny 9 do 21. Jeżeli chodzi o zajęcia sekcji hokejowej, to też zapraszamy w poniedziałki i w czwartki na godzinę 19. Na pewno planujemy taki turniej w hokeja sylwestrowy. Być może też zorganizujemy jakieś zawody dla dzieci. Czekamy też na wytyczne, jeżeli chodzi o ograniczenia podczas korzystania z takich obiektów podczas pandemii. Oczywiście trzeba stosować się do przepisów, do ruchu jakby prawostronnego na lodowisku, do stosowania kasków ochronnych i zachowanie takiego zdrowego rozsądku, tak? Przy jeździe na łyżwach. Na lodowisku obecnie mamy limit 40 osób, z tego względu, że jakby ustawa dopuszcza 50% obłożenie. Taki normalny limit to 80 osób. Jeżeli chodzi o zasoby u nas, wypożyczanie łyżew i sprzętu, to mamy 50 par łyżew do wypożyczenia, pingwinków, kaski ochronne mamy, także wszystko jest dostępne w rozmiarach określonych, także zapraszamy do korzystania z naszego obiektu. Lodowisko może funkcjonować przy temperaturze nawet plus 8 stopni, oczywiście bez nasłonecznienia i bez opadów. Wszystko to odbywa się dzięki schładzaniu tej tafli. Dobrze było, żeby było zadaszone. Dążymy do tego, żeby zrobić takie zadaszenie, wtedy jakby zmniejszą się koszty eksploatacji i wydłuży się okres jakby funkcjonowania tego lodowiska. Jeżeli pogoda pozwoli, to lodowisko będzie czynne nawet do końca marca, jeżeli warunki pogodowe pozwolą. Ograniczeń wiekowych nie ma. Zapraszamy najmłodszych, jak i seniorów do korzystania z lodowiska. Chciałbym też zachęcić wszystkich do nauki jazdy na łyżwach, jak i gry w hokeja. Chętne osoby prosimy o kontakt z OSIR-em, dysponujemy instruktorami, utworzymy taką grupę w zależności od potrzeb i stworzymy, że tak powiem, taką sekcję dla najmłodszych, z podziałem na grupy wiekowe, także serdecznie zapraszamy.